poniedziałek, 23 dzień czerwca, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie... Tragiczny weekend na drogach. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Lubawka na drodze krajowej K5. Nagrodzeni sportowcy. Myślę, że to jest ogromne wyróżnienie dla niego, jako dla jednostki, o której wspominamy. Ciało na scenie. Jeszcze zawsze jest coś do odsłonięcia i faktycznie ta tajemnica życia sprawia, że non stop odkrywamy coś nowego. Dwie osoby nie żyją, a cztery zostały ranne. To tragiczny bilans dwóch wypadków, do których doszło w miniony piątek na terenie gminy Lubawka. Kamiennogórska policja w okresie od 18 do 22 czerwca przez trwający długi weekend notowała 5 zdarzeń drogowych, 3 kolizje drogowe oraz 2 wypadki drogowe. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Lubawka na drodze krajowej K5 w kierunku granicy z Czechami. Jadące tam osoby uderzyły samochodem osobowym marki Ford Fiesta w drzewo, w wyniku czego śmierć na miejscu poniosła 19-letnia kobieta, natomiast kolejna osoba zmarła w szpitalu. Do pierwszego zdarzenia drogowego doszło po godzinie 6 rano w piątkowy poranek na Krajowej Piątce, nieopodal przejścia granicznego w Lubawce. Auto osobowe marki Ford, którym podróżowały 4 osoby, uderzyło w przydrożne drzewo. Kierująca pojazdem młoda kobieta wyleciała z rozpędzonego i doszczętnie zniszczonego wraku na drogę. Zginęła na miejscu. Kilkadziesiąt minut później w szpitalu zmarł młody mężczyzna, który był pasażerem tego auta. Dwóch mężczyzn, którzy również jechali pojazdem, z obrażeniami zostało przewiezionych do kamiennogórskich szpitali. Droga numer 5 na odcinku Lubawka, przejście graniczne, była zamknięta przez kilka godzin. Wszystkie przyczyny tragedii ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo. Najprawdopodobniej przed tragedią wszystkie osoby w niej uczestniczące spożywały alkohol. Do drugiego wypadku doszło na terenie miasta Lubawka około godziny 11. Doszło do jednego zdarzenia, kolizja drogowa, gdzie uczestniczył samochód ciężarowy oraz Deumatis. Deumatis rozpoczął manewr wyprzedzania, z naprzeciwka najechała ciężarówka. Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Jadąca ulicą Bohaterów Stalingradu kobieta chciała wyminąć stojący na poboczu pojazd. Od strony Bukówki nadjeżdżało auto ciężarowe z przyczepą. Kierowca rozpoczął manewr hamowania, jednak przyczepa wpadła w poślizg. W jej bok uderzył Matis. Dwie osoby zostały przetransportowane do kamiennogórskiego szpitala. Droga była nieprzejezdna przez kilkadziesiąt minut. Policja wytyczyła objazdy. Zwracamy się z apelem do kierujących, do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy o zakazie spożywania alkoholu, żeby dbali o swoje bezpieczeństwo, jak również innych użytkowników dróg. Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek na zbiorniku wodnym Bukówka. Silny podmuch wiatru przewrócił łódź, w której znajdowało się 3 mężczyzn. O zdarzeniu służby ratunkowe zostały poinformowane około godziny 18. Na teren akcji zostali zadysponowani strażacy z Kamiennej Góry, karetka pogotowia ratunkowego oraz druhowie z Lubawki. To właśnie członkowie OSP dotarli do mężczyzn jako pierwsi i udzielili im pomocy. Przybyły na miejsce akcji zespół ratownictwa medycznego przebadał wszystkich uczestników zdarzenia. Na szczęście tym razem obyło się bez poważnych obrażeń. Tradycją stało się, że pod koniec roku szkolnego najwybitniejsi sportowcy ze szkół z terenu powiatu kamiennogórskiego zostają nagrodzeni za swoje osiągnięcia. Uroczysta gala odbyła się w minionym tygodniu w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Nagrodzonych było 250 sportowców, z czego 66 to wybitni sportsmeni. Dyscypliny, w jakich nagradzani byli uczniowie, to m.in. piłka nożna, unihokej, badminton, tenis stołowy czy lekkoatletyka. Organizatorem jak co roku był Miejski Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze. Były to szkoły z całego terenu powiatu kamiennogórskiego, m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamiennej Górze, Zespół Szkół Publicznych w Krzeszowie, w Pisarzowicach, Szkoła Podstawowa w Miszkowicach. Podczas dzisiejszego spotkania mogliśmy również zobaczyć uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, którzy również osiągali wyniki sportowe w swoich zawodach. Taka gala to dobry sposób, aby wynagrodzić młodym ludziom trud włożony w pracę nad polepszaniem swoich wyników sportowych. Oczywiście, że to jest właśnie odzwierciedlenie tego, co przez cały rok robią uczniowie, nauczyciele, ale również i rodzice. Wręczanie medali i dyplomów odbyło się w kategoriach szkół podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, bardzo dobrzy oraz wybitni sportowcy.
są jakieś jednostki, które wyróżniają się na tle wszystkich sportowców? Ja myślę, że tak. Zresztą sami mogliśmy zobaczyć dzisiaj Krystiana Greczuka, który odebrał nagrodę z rąk, przekazaną przez panią dyrektor Jaciuk, z rąk pani Pawłowicz. Tak? To myślę, że to jest ogromne wyróżnienie dla niego, jako dla jednostki, o której wspominamy, no i dla całego powiatu. W trakcie obchodów zebrani mogli zobaczyć pokaz tańca w wykonaniu pary sportowej, która na co dzień trenuje w kamiennogórskim klubie Fraszka. Grupa teatralna Pod jednym dachem, działająca już od kilku lat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, przygotowała kolejną premierę teatralną. Tym razem aktorzy zaproponowali widzom rozważania na temat ludzkiego ciała. Ciało? Ciało. Ciało. Grupa teatralna, składająca się zarówno z uczniów gimnazjum, jak i liceum, pod opieką dwóch polonistek, przygotowała kolejny spektakl, tym razem z elementami musicalu. Ciało, bo tak brzmi tytuł nowego przedstawienia, to opowieść o tym, w jaki sposób ciało istnieje w życiu i na scenie. Kasia. Black, Star, Force, Gorham, mówi o nich wszystko, mówi o nich stale. Po premierze wiemy jedno. Tym razem grupa postawiła na grę ciałem i światłem. Jak zawsze w spektaklach ważne jest i podkład muzyczny, światło, chociaż zawsze dalej najważniejszy pozostaje aktor. Oczywiście na początku scenariusz, pomysł na, ale wydaje mi się, że pomysł fajny, taki nietypowy. Zresztą później nawet podchodzili uczniowie i naprawdę szczerze mówili, że podobało nam się, fajne, takie inne. Trochę musicalu, trochę gry aktorskiej. Od września 2013 roku trwały przygotowania do spektaklu, czego efekty można było zobaczyć w sali widowiskowej Kamiennogórskiego Centrum Kultury. Na uwagę zasługuje fakt, że członkowie grupy teatralnej Pod jednym dachem do większości spektakli, tak i tego, sami tworzą scenariusze. Wszystkie scenariusze są autorskie. Raz tylko skorzystaliśmy ze scenariusza, który był gotowy. Natomiast i tak przerobiliśmy go tak, żeby dopasować do naszych możliwości. Chociaż za każdym razem mamy wrażenie, że chyba już wszystko było, ale kiedy zaczynamy pracę nad scenariuszami, to jednak okazuje się, że jeszcze czegoś nie było, jeszcze zawsze jest coś do odsłonięcia i faktycznie ta tajemnica życia sprawia, że non stop odkrywamy coś nowego. Jak obiecują opiekunowie grupy, panie Lidia Drozdowska i Marzena Szewczyk, będzie jeszcze wiele okazji, aby obejrzeć spektakl. Niejednokrotnie zespół teatralny brał udział w różnego rodzaju konkursach i przeglądach. Pytanie brzmi, czy wystartują w tym roku z przedstawieniem Ciało. Myślę, że z tym przedstawieniem będziemy chcieli na następny rok. Niestety w tym roku nie udało nam się w marcu wystąpić na konkursie FART, no bo nad tym trzeba było troszeczkę faktycznie popracować, a jako że my uczymy też w liceum, to i matury troszeczkę pomieszały szyki, a jak widać efekt był no, taki zadowalający, więc mam nadzieję, że z tym spektaklem wystąpimy. Proszę życzyć nam powodzenia. Dziś dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash w najbliższą środę. Do widzenia.